Witajcie w kolejnej części instalatora Arch Linuxa. Dzisiaj wygenerujemy przed chwilą zaznaczone przez nas języki, czyli język polski, i będzie on po prostu załadowany do konfiguracji systemowej. Więc, aby ten język polski, który na tej liście u góry tam żeśmy odkomentowali, w edytorze bliżejśmy zapisali, żeby on został uwzględniony w systemie, musimy wpisać lokala gen, żeby on wygenerował te dane językowe. Teraz musimy komputerowi powiedzieć, że przy następnym włączeniu naszym językiem jest język polski, więc wpisujemy echo lang równa się pl, podługa pl, .utf-8. Do etc, wybaczcie, slash lokale.conf. Gotowe. Tak więc, teraz musimy powiedzieć systemowi, żeby tego języka użył już teraz. Bo jak daliśmy mu tą komendę echo, to ona się zapisuje w pliku i te pliki są odczytywane tylko i wyłącznie przy nowym starcie systemu, przy restartowaniu systemu. Co zrobić, żeby ten system już teraz miał jakby wpojoną tą zależność, że naszym językiem jest język polski? Zamiast tego echo wpisujemy export i kasujemy drugą część komendy, w której mamy napisany plik. I kasujemy też te zasoby, one tutaj nie są ważne. Jeżeli zaeksportowano język poprawnie, to jeżeli piszemy lokala, to on nam wywali całą listę naszych pięknych polskich lokali. Ok, co teraz zrobimy? Teraz potrzebujemy wygenerować plik startowy całego Linuxa. W wyniku czego wpisujemy mkinit, bo init to jest tak jakby inicjacja, start. Mkinit CPIO. Jeżeli jest jakaś komenda długa, to możemy wpisać jej część i tabulatorem po prostu dokończyć ją. System podpowiada nam po prostu tak, jak słownik T9 w telefonach. Tylko że nie aż taki inwazyjny, a o wiele bardziej taki subtelny i elegancki. Mkinit CPIO spacja kreska P spacja Linux. I on teraz generuje po prostu plik startowy, obraz startowy. Teraz potrzebujemy zmienić hasło do systemowego konta ROT, czyli passwd. To jest komenda, która zmienia nasze hasło. Ja wymyślę nowe hasło. Jak widzimy, już mamy komendę po polsku. Uczulam Was na to, jeżeli ten film jest pierwszym Waszym kontaktem z Linuxem, że podczas wpisywania hasła nie będą się pokazywały żadne znaki. Po prostu będzie tak, jakby klawiatura została odłączona. Ale nie martwcie się, tak po prostu Linux działa, że hasło jest wpisywane tak bez żadnych gwiazdek, bez niczego. To jest specjalnie. Klikamy Enter. Hasła nie pasują, musimy wpisać je jeszcze raz. Jeszcze nie pasują. Nie wiem, ja nie mam teraz czasu na TS. Demon pisze. Czy ktoś chce na TS-a? No cóż, ja w tej chwili nagrywam, więc na TS-a nie wbiję. Przynajmniej w tej chwili. Teraz zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. pacman, spacja kreska s, grub, czyli instalujemy program, który będzie uruchamiał Linuxa, który po załączeniu się komputera będzie wiedział, co ma robić i to zrobi, czyli uruchomi Linuxa. Klikamy Enter. Grub się pobrał, instaluje się i teraz będziemy do gruba instalować, czyli grub-install. Target równa się i386pc. Spacja dev sda. Zainstalowano, nie zgłoszono błędów. GRUB się zainstalował, ale teraz my musimy stworzyć jego plik konfiguracyjny i zapisać go na dysk. Tak więc grub-mkconfig output boot grub.cfg. Grub.cfg w tym folderze boot grub to jest plik, z którego GRUB będzie odczytywał informacje o systemach operacyjnych przy każdym uruchomieniu komputera. Generalnie jego edycja, nie tworzenie, tylko edycja jest niewskazana, ale my to zrobimy. Pokażę Wam, w jaki sposób, jeżeli mamy look archa na komputerze, w jaki sposób przyspieszyć uruchamianie się komputera, w jaki sposób zmienić nazwę systemu operacyjnego, który jest w tym GRUBie. To teraz Wam pokażę, tylko najpierw ten plik po prostu zapiszę. Wszystko jest OK. W jaki sposób wyeliminować pliki, których nie potrzebujemy, te systemy, których nie potrzebujemy, jakieś fallbacki, jakieś inne rzeczy, to jest nam niepotrzebne. Więc teraz wpisujemy etc, grub, nie etc, zapomniałem, boot, grub, grub.cfg. Jak widzimy u samej góry pliku, proszę nie dodawać tego pliku, ale my go zedytujemy. Po pierwsze, jest tutaj taka linijka gdzieś, która się nazywa timeout, czyli, bo GRUB generalnie pyta nas, jaki system chcemy uruchomić i czeka około 10 albo 5 sekund, zanim ten system uruchomi. Ja tego nie potrzebuję, bo ja wiem, co chcę uruchomić, więc dla mnie timeout powinien być 0. Tak więc to jest jakiś system, jest głównym systemem, który system ma się uruchamiać i tak dalej. Tu sobie zamienimy te piątki przy timeoutie. Chwila, gdzie jestem? Tutaj jestem, dobrze. 0, tutaj też 0, żeby system uruchamiał się po prostu do strzału. Tak samo zamienimy tutaj Arch Linux, nazwijmy VFOS albo Operating System. I wyłączymy, żeby tutaj wypisało, że wczytuje system Linux, bo to jest niepotrzebna. Jeżeli naciśniemy dwukrotnie literkę D, to skasuje nam jedną linijkę. Możemy przez pomyłkę coś zrobić, więc możemy cofnąć po prostu, jeżeli zrobiliśmy jakiś błąd. Ale ja nie zrobiłem błędu, więc nie muszę cofać tego. Potem są jakieś opcje zaawansowane, które są kompletnie niepotrzebne, więc od tego napisu submenu możemy sobie pokasować. Aż do tego nawiasu klamrowego, który jest tutaj. Dobrze, tu jest już ładnie wszystko porobione. Więc wpisujemy dwukropek WQ, wykrzyknik i zapisano. Teraz wychodzimy z tego wirtualnego środowiska, wpisujemy exit, albo jeszcze na rzecz. System CTL, enable, SDDM. To jest polecenie, że przy następnym uruchomieniu systemu chcielibyśmy, żeby uruchomił się już nam ten tryb graficzny. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zrobimy enable, to będziemy ten tryb graficzny musieli włączać ręcznie, a system domyślnie będzie nam się uruchamiał w konsoli. Jeszcze jedna rzecz. Czyli musimy stworzyć nowego użytkownika, bo tak naprawdę nie polecam korzystania z konta administratora. To konto może nam stworzyć wiele różnych problemów i nieprzyjemności, jeżeli po prostu zrobimy jeden krok za dużo. Przypuśćmy, przez pomyłkę usuniemy wszystkie pliki z głównego systemu, z głównego folderu systemu plików. Byłoby to bardzo nieodpowiedzialnym zajęciem. Bardzo nieodpowiedzialnym krokiem, bardzo nieodpowiedzialną sprawą. Dobrze, zatem po pierwsze jeszcze musimy pobrać program, który pozwoli zwykłemu użytkownikowi skorzystać z tego, co może zrobić administrator, czyli tak zwane sudo, czyli pacman s sudo. Dajemy enter. Jest zainstalowana. Jakoś przedtem się chyba też zainstalowało, co jest ciekawe, nie wiedziałem, że ono się przedtem zainstalowało. Ale lepiej zainstalować po jeden program więcej, znaczy podjąć jedną więcej próby instalacji programu, niż w ogóle go nie zainstalować i potem mieć nieprzyjemności z zawodu. A teraz w jaki sposób tworzymy użytkownika? Useradd _m, żeby stworzył mu się po prostu folder, stworzył mu się katalog Vonflyne'a i teraz już Vonflyne jest na komputerze. I teraz musimy dać mu hasło, ponieważ domyślnie nie ma hasła i domyślnie nie będzie możliwe zalogowanie na niego. Passwd, Vonflynee. Hasło. Potwierdź hasło. Hasło zostało utworzone. Dobrze, teraz wyklirujemy sobie wyświetlacz i będziemy restartowali system. Czyli najpierw wychodzimy z tego chrota. Spędziliśmy w nim 23 minuty? Fajnie. Dobrze, teraz robimy umount /r/mnt, czyli odmontowujemy wszystkie napędy, które są zamontowane w mnt i wpisujemy reboot. Wyciągamy pendrive'a.